W dzisiejszym odcinku trochę porozmawiamy sobie o kilku nowościach, które pojawiają się w naszej marce Kenik, bo trochę się ich nazbierało, a też pytacie, czy coś się dzieje. W sumie dzieje się i zaraz o tym wszystkim Wam poopowiadam. Okej, kilka nowości, jeśli chodzi o markę Kenik, bo tak jak mówiłem na wstępie, trochę się tego nazbierało, a chyba nie komunikowaliśmy jeszcze tak szeroko. Nie wyciszyłem telefonu, ale nie szkodzi. Nie komunikowaliśmy tak szeroko, co tam w naszej marce się dzieje. No między innymi... Dobra, telefon jednak trzeba było wyciszyć. Jeśli chodzi o Kenika, kilka jest nowości hardware'owych, czyli sprzętowych, kilka software'owych, czyli nowe oprogramowania i tak dalej, rozwiązania, ale pokrótce. Przede wszystkim w tej chwili na magazynie już dostępne nowe kamery z nowych serii 8 i 4 megapikselowe. Tutaj sobie zerknę, tak, są one już dostępne na magazynie. No i 4 megapikselówka po prostu jest alternatywą tańszą do dotychczas dostępnych 5-megapikselowych, także macie zwiększony wybór, jeśli chodzi o same kamery. Posiadają one już przede wszystkim detekcję rozbudowaną, czyli rozpoznają sobie obiekty typu człowiek, pojazd i tak dalej. Plus dodatkowo to, na co też czekaliśmy, ta detekcja, klasyfikacja obiektów może zostać połączona w ustawieniach wraz z ochroną taką perymetryczną, czyli z IVS-ami, przekroczenie linii i tak dalej. Wtedy taka kamera będzie alarmować, reagować, co tam sobie ustawimy. Tylko wtedy, jeśli wybrany obiekt, czy to pojazd, czy to człowiek, przekroczy jakąś linię, wjedzie w jakiś obszar i tak dalej, i tak dalej. Ale to wszystko znacie, czekaliśmy po prostu na to rozwiązanie w Keniku. Też pobawimy się tym, ale to nie w dzisiejszym odcinku, tylko w następnych. Będę te wszystkie funkcje tak szerzej omawiał i pokazywał, jak działają. Co jeszcze? Wszystkie te kamery posiadają czytnik kart SD, czyli możemy wsadzić kartę SD, mogą działać jako autonomiczne urządzenia bez rejestratorów, jeśli byłaby taka potrzeba. Diody światła białego, LED-owe, to co już znacie z Kenika, doświetlają nam scenę. Tego typu rzeczy. Na razie, jeśli chodzi o obiektywy, jest to f1.6, ale też już niebawem, bo za około 2 miesiące, z tego co mam informację, na naszym magazynie będą też dostępne kamery z obiektywem f1.0. I tutaj muszę sobie sprawdzić, to była chyba rozdzielczość tych kamer. To będą 5-megapikselowe stałoogniskowe kamery f1.0, czyli wśród innych producentów tak zwane kamery full color i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie kamery o zwiększonej światłoczułości, które pozwolą nam na pozyskanie lepszego obrazu w słabych warunkach oświetleniowych, dzięki czemu ten obraz nie będzie posiadał szumów, znaczy no, nie będzie posiadał szumów, będzie zmniejszona ilość szumów, nie będzie trzeba dostosowywać tego obrazu przy słabych warunkach oświetlenia jakimiś tam dodatkowymi filtrami i tak dalej, podbijać go. Sam obiektyw będzie już umożliwiał na fajny widok obrazu w nocy. Oprócz tego niebawem też pojawi się kamera z IK10, czyli kamera tak popularnie zwana wandalodporna. I jak tylko ją dostanę tutaj na biurko, no to będziemy testować. Myślę, że jakaś cegła się znajdzie, kawałek młotka. Sprawdzimy, czy przeżyje nasze testy. Może nawet przejedziemy po niej jakimś samochodem. Jeśli byście chcieli coś takiego zobaczyć, napiszcie w komentarzu, jakie macie pomysły, żeby spróbować rozwalić kamerę. Także zapraszam na dół do komentowania. Co jeszcze z takich prostych rzeczy w Keniku? Może pokażę Wam samą kwestię. Mam tutaj taką prezentację. Gdzieś tu chyba powinna, tak, wyświetla się za mną. Na szybko przelecimy. Tutaj macie, co oferuje Kenik i tak dalej. Ale to wszystko, o czym mówiłem, smart detection z perymetryką i tak dalej, macie wymienione tutaj w prezentacji. Oprócz tego macie całą specyfikację, znaczy całą, no pokrótce specyfikację modeli, jakie te modele są wraz z numerami katalogowymi, także tą prezentację udostępnię Wam tutaj w opisie na dole, w linku. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem, bo też nowością, która niebawem będzie dostępna na magazynie, będą kamery z aktywnym odstraszaniem, tak to nazwijmy, czyli kamery, które będą posiadały sygnalizator dźwiękowy oraz świetlny, który będzie można zsynchronizować te sygnalizatory z funkcjami IVS, z rozpoznawaniem obiektów itd., itd. Czyli urządzenia te będą pełniły rolę nie tylko takiego typowego monitoringu wizyjnego, obserwacji, odtwarzania itd.,
ale też taką funkcję alarmową, także też ciekawa propozycja. Jak tylko się pojawi, będziemy robić testy. Myślę, że tutaj na kanale też się pojawią. Będziemy testować. Tyle, jeśli chodzi chyba o takie sprzętowe, pokrótce nowości w Kenniku. Tak jak wspominałem, to co Was głównie interesowało, czyli połączenie rozpoznawania obiektów plus perymetryka, czyli tam przekroczenie linii i tak dalej. Całą listę kamer, które to posiadają, znajdziecie też w linku, także bezpośrednie przekierowanie do platformy hurton.pl. Te przedmioty będą wylistowane, można sobie sprawdzić dokładne opisy, zamówić i tak dalej. Ale tak jak mówiłem na wstępie, nie tylko hardware'owo, nie tylko hardware'owe nowości się pojawiły, ale również software'owe. I między innymi coś, co przygotowywaliśmy już od jakiegoś czasu, testowaliśmy, jakiś tam czas już pracujemy nad tym. Nowe GUI w rejestratorach. Na chwilę obecną właściwie mieliśmy nie udostępniać, ale też na dole w linku znajdziecie bezpośredni plik do pobrania do drugiej serii NVR-a, na razie do jednego rejestratora, ale już niebawem uzupełnimy tą listę o wszystkie nowe urządzenia. Znajdziecie nowe oprogramowanie do tych rejestratorów. Tutaj może się przełączymy i pokrótce Wam pokażę, jak to wygląda, to nowe GUI, bo wiem, że też interesowaliście się tematem, jak będzie wyglądał nowy interfejs, ostatnio na szkoleniach, które prowadził Dominik. Ano sobie wejdziemy tutaj, podepniemy myszkę do rejestratora. Tak wygląda nowe menu, trochę się zmieniło. Odeszliśmy od tej takiej formy dużych kafelków na głównym ekranie. Większość opcji tutaj macie dostępną z panelu z boku, z lewej strony. Tutaj zalogujemy się do urządzenia. Admin 123, najbezpieczniejsze hasło na świecie. Pamiętajcie, żeby je zmieniać i go nie używać. Tak jak mówię, no wszystkie opcje tutaj pokrótce dostępne z lewej strony. Rozwinięcie tych opcji wybranych po prawej stronie w formie już takich kwadratów, kafelków i tak dalej. W dalszym ciągu mamy w Kenniku to, co też wielu z Was używa, czyli tryb korytarzowy kamer. Ale to pokazywałem na jednym z filmów poprzednich. Gdzieś tu link na górze znajdziecie. No tyle, no po prostu nowy wygląd menu. Zachęcam do przetestowania. Tutaj ta wersja, którą ja posiadam, jest to jakaś wersja testowa, także tłumaczenia jeszcze nie do końca dopracowane, ale tak jak mówię, niebawem zaktualizujemy pełną listę urządzeń, do których to nowe GUI będzie. Będą dostępne te firmware'y do pobrania, do testowania. Na chwilę obecną wrzucam Wam na dole w opisie, tak jak mówiłem, do 2.0.18, chyba to jest NVR, także do pobrania w linku poniżej. Jeśli ktoś posiada taki rejestrator, zachęcam do zainstalowania, w cudzysłowie, takiego nowego firmware'u, pobawienia się. No i czekamy też na sugestie, czy jest ok, czy nie jest ok, czy się podoba, czy się nie podoba. Piszcie w komentarzach, co zmienić, co gdzieś tam ewentualnie wyhaczycie jakieś może błędy, jakieś wskazówki, co by rozwiązać inaczej. Piszcie w komentarzach, bo czekamy na to. Robimy to oprogramowanie razem z Wami. Przypominam, jeśli chodzi o markę Kennic, powstaje ona z Wami. Dobra, nowe GUI w rejestratorach. Tutaj no nie będę się przeklikiwał przez wszystko, tak jak mówię. Myślę, że poświęcimy temu jakiś inny odcinek, ewentualnie na Hurton TV. Jeśli byście chcieli, dajcie znać. Co jeszcze? Oprócz nowego GUI, również nowy tak zwany VMS, czyli całe oprogramowanie do zarządzania urządzeniami Kennica, rejestratorami, kamerami. Też Wam pokażę, tylko tu musimy się znowu przepiąć. Nowy, dawniej zwany UCMS, w tej chwili nazywamy to VMS-em Kennicowym. Jak widzicie w lewym górnym rogu Kennic VMS Pro, wersja i tak dalej. No i tu znowu link poniżej w opisie, możecie pobierać, testować. Jeśli chodzi o jego funkcje, no jest bardziej rozbudowany zdecydowanie niż UCMS, natomiast wszystkie te elementy jego funkcjonalności też będziemy omawiać w kolejnych jakichś odcinkach tutaj Hurton TV. No pierwsze, co się rzuca w oczy, to sam wygląd interfejsu. Zdecydowaliśmy się na ten ciemny, modny, w tej chwili wszędzie używany interfejs. To też było za Waszymi głosami, że tak powiem, podyktowane.
Myślę, że dobrze to wygląda. I tak jak tutaj widzicie preview, ważna uwaga, nie ma jeszcze polskiej wersji, jest wersja angielska, no ale też niebawem spolszczenie będzie tutaj wdrożone. Jak tylko będzie, zamieścimy na serwerze FTP. Kwestie podstawowe. Możliwość wyświetlenia czterech niezależnych ekranów podglądu, niezależnie konfigurowalnych. Możemy je wyświetlić na czterech niezależnych monitorach, jeśli posiadamy tyle wyjść w stacji roboczej, w komputerze po prostu. Czyli cztery wyjścia HDMI, wrzucamy sobie niezależne widoki, tak jak to też było w UCMS-ie. Dostęp do odtwarzania, tworzenie e-mapy, czyli tej takiej mapy obiektu, na której znajdują się urządzenia. Centrum alarmowe, plan monitorowania, no i coś, czego nie było w UCMS-ie, czyli Face Smart. Tutaj, o, pojawił się Dominik, no to chyba było ze 3 dni temu. Mniejsza o to, czyli mamy te wszystkie możliwości podglądu analityk, tych bardziej rozbudowanych. Tego, co było w samych rejestratorach, to menu AI. Jest dostępne też już po prostu w VMS-ie i możemy sobie z tego korzystać. Ale to tak jak mówię, będziemy to bardziej omawiać sobie w innych tutaj odcinkach, ale może dodajmy sobie urządzenie, któreś tutaj, z których mam i niech będzie sobie to ten rejestrator, który tutaj mamy z nowym GUI, sobie go dodamy, bo jest jeszcze jedna rzecz, oprócz tego wszystkiego, co mówiłem, nie udało mi się chyba dodać. Jeszcze raz sobie go dodamy. Admin. Proste hasło, a zawsze jest z nim problem. Dodaj. Jest dodany, jest online. No i teraz sama kwestia podglądu i prędkości jego działania. No bo to się też poprawiło w porównaniu z, tak mi się wydaje, z UCMS-em. Mamy nasz rejestrator. Aha, ale mamy niedodaną do niego. Mamy niedodaną do niego kamerę, no i tu też kwestia właśnie ważna, bo kiedy mamy listę urządzeń dodanych, mamy tutaj konfigurację. I ta konfiguracja w tej chwili z VMS-a daje pełne możliwości konfigurowania. W UCMS-ie, w starszej wersji oprogramowania było to trochę okrojone. W tej chwili wszystkie możliwe opcje, które są w rejestratorze, czy to w kamerze, są dostępne też tutaj z VMS-a. Także nawet zmiana rozdzielczości wyświetlania na porcie HDMI z rejestratora też jest tutaj możliwa do zmiany. Ale może sobie dodajmy tą kamerę, którą tutaj mam, do rejestratora. Wyszukajmy sobie kamery. Wyszukało nam kamery i tu mamy 1.81, dodajmy sobie ją do rejestratora, zapiszemy. Teraz tak, podgląd przeciągamy, ciach, jest od razu i to zarówno przy połączeniu takim lokalnym przez sieć lokalną, jak i przy połączeniu po chmurze też dość szybko to działa. Wiadomo, tutaj przy połączeniu poprzez chmurę no jest kwestia, jakie tam mamy łącze, jakie ma możliwości, także to nas może gdzieś tam ograniczać, ale jeśli łącze jest dobre i tak dalej, tutaj to połączenie naprawdę sprawnie działa i szybko się ten podgląd ładuje. Tyle chyba, jeśli chodzi o samego VMS-a. Zapraszam do pobrania, tak jak mówię, potestowania, też czekamy na Wasze sugestie, czy jest ok, czy nie jest ok, co ewentualnie zmienić jeszcze, co dodać, co może usunąć z jego funkcjonalności. Ale kolejna ważna rzecz, bo kwestia obsługi zarówno kamer, jak i rejestratorów w przeglądarkach innych niż Internet Explorer. I tutaj wjeżdżamy sobie na ekran z Chrome'em, tak jak widzicie, przeglądarka Chrome. Widzieliście przed chwilą, był szary prostokąt, ale to dlatego, że miałem zduplikowane monitory, właściwie niezależny jakiś tam podział, gdzieś mi nie przyniosło tego podglądu. W tej chwili mam 1:1 widok z monitorem na samym laptopie. Jak najbardziej ten podgląd w przeglądarce, takiej jak Chrome, czy to Firefox, czy Opera i tak dalej, powinien działać bez problemu. Mamy pełen dostęp do konfiguracji urządzenia i tak dalej, i tak dalej. Ale jest jeszcze jedna kwestia, bo ten podgląd, jak i wszystkie ustawienia, możemy uzyskać nie tylko z sieci lokalnej, ale tu jest jeszcze kwestia, o której wydaje mi się, że bardzo często zapominacie, że możemy cały ten interfejs lokalny tak naprawdę, który mamy dostępny z sieci lokalnej,
uzyskać również zdalnie poprzez numer chmury, czyli możemy dokonać takiego tunelowania po numerze chmury poprzez serwery i dostać się bezpośrednio do 1:1 menu interfejsu naszych urządzeń. No i tu ważna uwaga, bo to się zmieniło wraz z nowymi urządzeniami, nowymi wersjami firmware'u. Domena kenik.p2p.nie.eu.com i na tą domenę sobie tutaj wchodzimy. Jeśli chodzi o działanie podglądu w przeglądarkach innych aniżeli Internet Explorer, to tutaj ważna jest rzecz. Mamy do pobrania plugin tutaj w tym miejscu. Wiem, jest to słabo widoczne, natomiast też będzie to poprawione. Zmienimy tutaj czcionkę, bo gdzieś nam się to rozmyło. Nie do końca to widać. Będzie to niedługo bardziej widoczne. Musimy pobrać sobie ten plugin, zapisać go gdzieś, uruchomić, zainstalować i wtedy taki dostęp poprzez chmurę, czy to po zalogowaniu się na nasze konto i tam mamy dodane nasze urządzenia do naszego konta na chmurze. Możemy sobie wybrać, dostać się do takiego urządzenia lub bezpośrednio, bez takiego dodawania, łączenia, podpinania tych urządzeń do konta mailowego, bezpośrednio po numerze chmury, loginie, haśle, też dostajemy się do urządzenia i mamy podgląd 1:1, możemy dokonać pełnej zdalnej konfiguracji urządzeń. I tutaj przy okazji jeszcze, jak jesteśmy przy dostępie takim do konta tak naprawdę naszego konta chmury Kenika, gdzie mamy dodane ileś urządzeń, to też wracając już do tego, o czym mówiłem, czyli do VMS-a nowego, tu też mamy taką możliwość zalogowania się. O, możemy sobie tutaj włączyć nasze konto, dodać je i te urządzenia, które mamy już w chmurze podpięte pod nasze konto, do VMS-a dodać i zarządzać nimi w łatwiejszy sposób. Tyle jeśli chodzi chyba o takie omówienie bardzo pokrótce tych nowości, tych zmian, tych nowych urządzeń, interfejsów i tak dalej. Te tematy będziemy rozwijać, jeśli oczywiście chcecie, macie jakieś pytania, tak jak mówiłem, pozostawcie w komentarzach. Tyle chyba na dzisiaj. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, polubić film. Widzimy się za tydzień w czwartek. Do zobaczenia.